Szanowni Państwo, drodzy Mazowszanie, przed nami kolejne święta Wielkiej Nocy. To szczególne święta, święta odrodzenia, święta powstawania na nowo, święta głęboko zakorzenione w tradycji chrześcijańskiej, nadające sens naszemu życiu. Z okazji tych świąt składam Państwu najserdeczniejsze życzenia, żeby święta były w gronie rodzinnym spokojne, chociaż żyjemy w bardzo trudnych czasach. Kontakty międzyludzkie są bardzo ograniczone. Epidemia ciągle nas tutaj nęka. Także mimo tych bardzo trudnych warunków życzę Wam, żebyście jednak byli pełni optymizmu, żebyście wierzyli w lepszą przyszłość, żebyście byli zdrowi, żebyście byli ufni i pomagali sobie nawzajem.